jak widać w tle, piękna polska jesień. Widoki naprawdę zapierają w piersiach. To jest to samo miejsce, co tutaj jeżdżę sobie na takie w miarę stałe biwakowanie. I za co jedna pora roku, co początek tej pory roku, co koniec tej pory roku, to jest po prostu magia, to jest zupełnie inne miejsce. Teraz mamy ciszę, stojąca woda, stojące powietrze, nie wieje. Nie wiem, co w tym sezonie mam generalnie a propos deszczu, ale tutaj znowu po raz czwarty czy piąty w czasie mojego wyjścia za ostatnie parę miesięcy jestem w dziurze pomiędzy deszczowymi chmurami. Wiem, że padało jak jechałem generalnie, teraz trafiłem na jakąś dziurę, że niebo jest w miarę i to wypadałoby wykorzystać i iść, zamiast siedzieć i stać i gadać. Ale w każdym razie będę się rozkładał na mokro. Całe szczęście akurat tutaj to nie jest duży problem. Miejscówka osiągnięta. Takie ładne tutaj sobie miejsce wybrałem, żeby rano jak się obudzę widzieć ładnie oświetlone. Nie jak teraz przygaszone już po zachodzie, właśnie wszystkie kolory polskiej jesieni. Kawałek to polskiego terenu, miękkiego, więc wystarczy mi tutaj, żeby sobie komfortowo rozłożyć to moje małe iglo. To jest fajne właśnie, że mam podłogę w takim wypadku i nie muszę brać pod uwagę tak bardzo gruntu, żeby on był tam jakiś mokry, nie mokry, wystający z krzakami. Podłoga na to przyjdzie, wszystko przykryje, będzie elegancko. Żeby za każdym razem było coś odrobinkę innego i żeby się nie powtarzać w tych samych wrażeniach, tym razem po raz pierwszy będę w sumie mógł zrecenzować namiot, który sobie wymyśliłem właśnie a propos nadchodzącego sezonu jesienno-zimowego. Zdecydowałem się na firmę Coleman Crestline 2L, dlatego, ponieważ spełniał on założenia założonego, tak powtórzenie, budżetu. I chodzi było o to, że w granicach 300 paru złotych mieliśmy do wyboru właśnie amerykańskiego Colemana, czeską Hanach, polskiego Fjorda Nansena i mniej więcej z tych wszystkich namiotów ten ma największe parametry, jeżeli idzie o kwadrat do spania. Tutaj oni nawet podają, żeby od razu powiedzieć, tak, on ma tutaj deklarowane 210 cm w długości dostępnej sypialni, wymiar wewnętrzny i 150 szerokości. To jest o 10 cm szerzej niż wszystkie konkurencyjne konstrukcje i to jest 10 cm, który naprawdę dużo daje. Wiem, popatrzyłem, miałem namiot właśnie ten chiński 140, był węższy, mimo że 10 cm, to było aż 10 cm. Fajną ideą, że on jest nieduży, no i waży dzięki temu 2,8 kg. Jest to, że możemy nim się rozstawić i zmieścić właściwie w każdą szczelinę w lesie, jaką znajdziemy. Tutaj mam taką właśnie minimalną łączkę, dosłownie ma 3 na 3 metry, dobra, żebyśmy zmieścili ten namiot w środku. Więc właśnie po rozłożeniu kwadracik wygląda właśnie w ten sposób. Nie wieje, to jest super turystyka niezinna, więc nawet nie będę szpilkami tego przypinał, bo nie ma takiej po prostu potrzeby. Więc za chwilkę konstrukcja rozłożona. Żeby nie skłamać, rozłożenie tego namiotu to dla jednej osoby jest góra 10 minut, jeżeli naprawdę nigdzie się nie spieszymy. Minęły jakieś 2 minutki, 3. Tak wygląda rozłożona sypialnia. Postanowiłem tutaj się na chwilkę zatrzymać, ponieważ po tropiku, jak się tym przykryje, to nie będzie widać niektórych właśnie rzeczy, które są dosyć istotne. Jest to mój właśnie drugi taki turystyczny mały namiot. Pierwszy był, jak już wspominałem 100 razy, chiński. Był jednopowłokowy i już wiem, że jedna powłoka to nie jest rozwiązanie. Oddzielnie sypialnia, oddzielnie tropik. W sypialni widać, jak tu jest fajnie zrobione, jaką dużą przestrzeń zajmuje tutaj ta siateczka półprzepuszczalna, dzięki której właśnie kondensacja rano praktycznie nie występuje. Kondensacja po sezonie to jest coś masakrycznego. Latem to jest nieprzyjemnie, zimą to po prostu są kropelki, sopelki lodu, które kruszą się na nasz śpiwór i na naszą twarz, więc tu jest fajnie to wymyślone. Cała góra jest przezroczysta tej sypialni, para wodna odchodzi. Tutaj jeszcze można sobie właśnie zauważyć, że jest też fajnie pomyślane. Mamy tutaj wejście główne i do połowy moskitiera, która też jest siatką, którą ja mam praktycznie zawsze zwyczaj otwartą, właśnie żeby jak najmniej tej wilgoci w tym namiocie zostawało. Dobra, teraz zostało nam nałożyć tropik. O, tutaj jeszcze taka dla wygody mała podłoga. Niby mały gadżet, ale to się przydaje. To się przydaje generalnie, żeby od razu nie wychodzić na
chciałbym powiedzieć syf, ale jak z miłości do lesie, z miłości do lasu można mówić o nim syf. Więc na luźne elementy poszycia tego lasu. Światełko ucieka, dlatego będę się spieszył. Rozłożony w niecałe, no mniej więcej 10 minut przez jedną osobę namiocik. Co jest w nim fajnego generalnie, to że nie jest taki, tak jak turystyczne namioty lubią być, nie jest taki jakieś oczojebne kolory. Ja tutaj właśnie miałem założenie takie, że on musiał być no taki stonowany kolory, więc generalnie no tutaj tego nie widać, ale generalnie to jest taka zieleń generalnie. Tutaj wygląda na filmie, wiem, że na szary, on jest na bank, on jest zielony, bo stoję tu obok tego aparatu i widzę, że to jest inna barwa. Więc mówię, jest nieduży, mieści się w każdym razie w jakąś dostępną tam dziurę między drzewami. Wiem, że mówiłem, że nie będę go naciągał, mój błąd, nie naciągnąłbym inaczej tropiku. Przez chwilę zaczęło lekko kropić, więc od razu też stonowałem się z hojractwa i pomyślałem sobie, że rozłożę go jak należy, bo jak mnie o 5 rano zaskoczy jakiś opad o tej bandyckiej godzinie, to będzie słabo. Więc tak, namiot ma, pomimo że jest nieduży, ma wygospodarowany nieduży przedsionek z dodatkowym tutaj takim świetlikiem na jednej połowie. To jest bardzo fajne generalnie, bo no, daje gratisowe światło. Co tutaj wejdzie? Niedużo. Wejdzie zwinięty plecak bez większości rzeczy. Można sobie buty generalnie zostawić, żeby nie capiły w środku. W sezonie, bo poza sezonem buty chowamy do śpiwora, żeby rano nie zakładać zmarzniętego sopla. Środeczek. Tutaj o, podłączymy jakieś światełko. Środeczek. Zrecenzuję, ja go uzupełnię. No na chwilę obecną tutaj widać, że mamy goły kwadrat, no i środek namiotu wygląda jak środek namiotu. To dlatego, że to jest namiot. Jeszcze raz. Zewnątrz. Naprawdę ze wszystkich konstrukcji konkurencyjnych polecam. To jest w tej klasie namiotów, on jest największy w tym właśnie zakresie tego, że to jest namiot turystyczny do chodzenia. To nie jest coś, co waży 16 kg i wrzucimy do samochodu. I waga do 3 kg. Dwupowłokowy. Takie były moje założenia i właśnie budżet poniżej 500 zł. Tutaj taka ciekawostka i chyba moja charakterystyka, bo jak widzę na innych filmach, to generalnie każde wyjście do lasu wiąże się, jak nie z ogniskiem, to przynajmniej z kuchenką turystyczną i robieniem jakichś sobie tam gulaszów, frykasów i innych rzeczy. Nie wiem, o co biega, ja generalnie nie mam fazy na jakieś jedzenie, przygotowywanie jedzenia, jak tutaj przyjeżdżam, więc rzecz charakterystyczna do mnie. To, na co patrzycie, to jest tak zwany start na zimno. To jest moje standardowe od 2 lat śniadanie leśne. Składa się z... W domu wybrałbym ketchup, ale tutaj nie wiem dlaczego akurat las nakłania mnie zawsze do musztardy, więc mam musztardę, paróweczki i do tego chlebek. Od 2 lat to mi wystarcza, nie mam jakiegoś potrzeby kuchcenia sobie tutaj dodatkowo na ciepło i to we wszystkie sezony, w jakie byłem. Czy to czyni mnie dziwną osobą? Nie, jesteś całkowicie normalny. Ze względu na to, że jesteś tu sam i sam te normy normalności tworzysz. Oh yeah. Jednym z motywów przewodnich dzisiejszej wyprawy było powoli przetestowanie sobie też właśnie nowo nabytego sprzętu pod kątem właśnie skończonego dawno temu sezonu letniego, a na chwilę obecną powoli będzie nam się zima zaczynała. Skoro mamy 20 październik, to chyba myślę, że tak mogę mówić. Żeby było jasne, ja nie jestem gadżeciarzem, sprzęciarzem i akurat wiem, że w tym filmie wyjdzie dużo testu tamtego, pokazania siamtego, ale to dlatego, że nigdy nie miałem, teraz pokorzystałem przez 2 lata i teraz już wiem, co jest mi do szczęścia potrzebne i tak sobie zorganizowałem. Spałem pod tanimi 14 zł właśnie plandekami generalnie, pałatki miałem kupione już jeszcze na studiach, jak byłem w takim klimacie, więc z nich korzystałem, to nie to, że na każdy wyjazd siedziałem na ale drogo i patrzyłem, kurde, na co tu wydać kasę, żeby teraz było troszkę inaczej. To jest mój zestaw pierwszy, domyślny, kupiony z rozmysłem po blisko właśnie 2 latach prób i testów. Tak ciemność robi, więc wypadałoby może powiedzieć, przejść do rzeczy. Nie mam ze sobą swojego konspektu, który był ostatnio i był bardzo fajny. Umożliwiał uporządkowanie jakoś właśnie troszkę wypowiedzi. Więc tak wspomniałem, ten wyjazd to będzie test też tutaj mojego śpiwora kupionego na komfort minus 7. Cenowo uważam, że przyzwoita cena na pewno w stosunku do nawet innych jakichś tam widziałem. Generalnie no to 250 zł. Mamy duży, syntetyczny, ciężki śpiwór. Żeby go porównać, żebyście mieli jakieś...
jakieś obiektywne przyłaścia. Wszystko mi z rąk leci. Więc żebyście mieli jakieś porównanie wielkościowe, to jest uniwersalna paczka chipsów, to jest właśnie ten śpiwór. On jest naprawdę duży. On jest duży, nie płacimy właśnie ceny za to, że on jest duży. Ja jestem w stanie się na swoje nizinne tutaj wyprawy po górze pogodzić z tą wagą. Nie zainwestuję 1500 w puchówkę, bo nie. Zainwestowałem w syntetyka, minus 7 komfort. Mam nadzieję, że właśnie to mega da radę i otworzy mi tutaj możliwości właśnie leśnego bytowania praktycznie przez cały rok bez jakichś tam ekstremalnych pogód w postaci pół metra kopnego śniegu i zimy stulecia. Więc po rozłożeniu pokażę go w środku. Teraz muszę się tam w środku jakoś tam umościć generalnie, więc wszystko po kolei w swoim tempie. Wiem od 2 lat, że pokazywanie księżyca w materiale nie wychodzi, nie da się. To jest telefon komórkowy, a nie żadna kamera. Ale z uporem maniaka i tak będę się starał z wami podzielić tym pięknym widokiem. Pięknym dla mnie. Wy musicie mi uwierzyć na słowo, że taki jest. Księżyc jest w kwadrze. To jeszcze nie jest taki zupełnie koniec sezonu, to jeszcze nie jest zima. Bo nie wiem, czy słyszycie. Ale mamy jeszcze odgłosy zwierzątek. Zimą generalnie las jest tak cichy i martwy po prostu, że aż w uszach piszczy. A, dobra, widać tutaj przyczynę. Mamy ptaszki odlatujące do cieplejszych krajów. Taki klucz tu ładnie wędruje. O, kurczę, powiem, że nawet widać. Więc świadczy to o zaawansowanej jesieni. Szczury wiedzą, kiedy opuścić tonący okręt. I właśnie tego świadkami w tym momencie jesteśmy. No, czuć przygotowanie, naprawdę tutaj będąc, czuć przygotowanie natury do okresu hibernacji. Dobra, wróćmy do samo się organizowania tutaj, bo tu już widać, że właśnie nam się powoli noc zaczyna. Rozłożony śpiwór Songpack Extreme Sleeper, komfort minus 7 stopni. No tutaj szału, jeżeli idzie o nagranie, nie będzie. No, śpiwór wygląda jak śpiwór, a tutaj generalnie w ogóle przez grę światłocienia, bo już jest ciemno nocka, to wygląda jak powierzchnia czegoś, co wyglądało normalnie, dopóki ktoś nie postanowił tego wywrócić na lewą stronę. Kolor oliwkowy, więc będę tutaj opisywał. Wrażenia organoleptyczne. Mam pierwszy raz tego rodzaju już taki jakiś z pomysłem śpiwór kupiony. Dlatego po jego rozpięciu, to co zwróciło moją uwagę mega, to że jest grubo. On jest dlatego taki duży, ponieważ moje lidlowskie wszystkie śpiwory, które do tej pory miałem, to były takie jakieś, nie wiem, podszewka czy coś takiego, było cieniutko. A tutaj to, co zwracało na siebie uwagę, po prostu czuję, jakbym trzymał kołdrę w ręku. Jest sprężyście. Tam w środku wiem, że są jakieś tam odpowiednie włókna z powietrzem, jakimiś rurkami i tak dalej, więc to nie jest sztuczny materiał syntetyczny, który się zbija i taki zbity zostanie. Jak się weźmie, zdejmie palec, to czuć, że on z powrotem nabiera puszystości generalnie, więc prawdopodobnie powoduje to, że robi dobrze izolację. Jest za wcześnie, żebym powiedział coś konkretniejszego, ponieważ jeszcze w warunkach chłodniejszych nie miałem okazji w nim się przespać, więc to pewnie dopiero po doświadczeniu własnym. Z gadżeciarskich rzeczy, a jednak macie mnie. Nie ma sensu trzymać kłód pod głową, plecaka zwiniętego czy innych wynalazków. Malusieńka, dbuchana poduszka, taka podróżnicza, po zwinięciu ona zajmuje dosłownie 2 na 5 cm, a robi robotę. To jest rzecz, gdzie nie ma potrzeby, żeby udowadniać sobie przynależność do klubu prawdziwie twardych facetów. Z tą poduszeczką dalej jesteście męscy, albo bardzo kobiecy, w zależności na tym, na czym wam zależy. No, legowisko zrobione, to już naprawdę idzie wszystko bardzo schematycznie, bez zastanawiania się, bez marnowania czasu, więc ja jestem już ulokowany, przebrany, tak jak właśnie wspomniałem, albo wspomnę, bo nie wiem, gdzie dodam ten materiał. Idea nocowania w śpiworze zimowym jest taka, żeby
nie tworzyć dodatkowych barier dla ciepła, które wytwarza nasze ciało. Działanie takiego śpiwora, każdego, ale zimowego w szczególności, polega na tym, że my wytwarzamy ciepło. Ciepło jest oddawane w powietrze. Śpiwór jako izolator to powietrze między naszym ciałem a otoczeniem zatrzymuje. Jeżeli dodamy na wszelki wypadek na siebie, to jest wszystko w teorii, a to dzisiaj zobaczę, czy to działa, no ale jeżeli mamy dodać do tego jakąkolwiek jeszcze warstwę ubrania, jedną, drugą dla bezpieczeństwa, nie będziemy mieli takiej siły przebicia naszym ciepłem, żeby ogrzać to powietrze w tym śpiworze. O ile przykładowo w okolicach klatki piersiowej to może nie będzie tak odczuwalne, ale nie będziemy mieli tego ciepła przykładowo już w nogach, więc stąd odwieczny ból 4 i 5 rano jak wstajemy, ponieważ właśnie od nóg ciągnie jak wlezie. Więc przygotowany do noclegu jak najbardziej. Przypomniałem sobie, że jednak zrobiłem konspekt na dzisiejszy materiał, że chciałem, żeby rzeczy, które będę mówił, nie były chaotyczne, entuzjastycznie, jakoś zbyt nastawione. Więc wydaje mi się, że z tego co tu widzę, może i tak mniej więcej wyjdzie. To co chciałem powiedzieć w trakcie tego leśnego bytowania, naszej pogadanki, to, że minęły już 2 lata mniej więcej, jak sobie właśnie tą formę aktywności organizuję, robię, jaką jest właśnie samotne chodzenie i noclegi po lasach. Mam już pewne konkluzje, jakie się zrodziły, że ta forma bytowania zmieniła sposób myślenia bezpośrednio, no po prostu tym, że można iść do lasu i sobie po prostu tam spędzać czas, nocować i nic złego się nie dzieje, ale zmieniła to sposób trochę widzenia tego, że jeżeli coś, co wydawało mi się 2 lata temu dziwne, niemożliwe i absurdalne albo ryzykowne, okazało się, że takie wcale nie jest. Odwróciło to moje myślenie, bo teraz na chwilę obecną w ogóle nie ogarniam, jak można pójść właśnie i zapłacić na polu biwakowym niemałe pieniądze, plus dodatkową piątkę, szóstkę za skorzystanie z prysznica, więc suma summarum wychodzić może nawet 60 zł za przekimanie się na twardej, ubitej ziemi. Na chwilę obecną przykładowo tutaj w lesie. Jestem na cieniutkiej karimacie, 8-10 mm, ale na miękkiej ściółce, więc ja siedzę tu jak na kanapie, naprawdę jest pełen komfort. Więc to jest zmiana przez ten czas myślenia. Trochę na temat strachu i lęku. Były naturalne lęki przed samotnością, czymś nie wiadomo czym w ciemności. I to przez dosyć długi czas gdzieś tam sobie z tyłu głowy tkwiło. Ale absolutnie się okazało nieuzasadnione, więc jeżeli tutaj akurat w takiej śmiesznej rzeczy miałem jakieś obawy, to jestem ciekawy tak naprawdę, ile w głowie człowieka roi się w życiu, w zwykłym, normalnym życiu, jakichś lęków, rzeczy, które nas ograniczają, zatrzymują, nie pozwalają robić jakichś rzeczy, tylko dlatego, że nam się wydaje. I co potrzeba, żeby urodził się taki jakiś impuls tego, że chcę pokonać tą barierę, chcę coś z tym zrobić. Ja szczerze mówiąc do dzisiaj nie do końca wiem, co logicznego mną popchnęło, żeby wziąć pewnego razu w piątek po pracy plecak i pójść do lasu na noc. Bear Grylls oglądałem już od paru lat generalnie, więc to nie jest to, że zobaczyłem i chciałem spróbować, ale miałem już silny impuls po prostu, żeby to trzeba zrobić. I to refleksje przekładają się właśnie nie tylko właśnie z tego typu aktywności, ale też właśnie na życie codzienne, zwykłe. Więc w dalszym punkcie konspektu miałem to, że będzie to jednocześnie też trochę technikaja będą, że będzie to test właśnie śpiworu, o którym już tam parę razy mówiłem, powiem, nie wiem jak zamieszczę ten materiał, ale no będzie sporo, bo po raz pierwszy od właśnie czasu jak sobie wychodzę na te nocki postanowiłem wreszcie skompletować sprzęt nie taki jaki mam i mi się trafił, tylko właśnie już konkretnie wiem czego chcę, wiem czego oczekuję, wiem czego nie zrobię, nie wejdę na Mount Everest, nie zrobię niczego no ekstremalnego do tego stopnia po prostu, żeby mogło to zagrażać mojemu życiu czy coś takiego. Po prostu nie ten typ człowieka. Ja chcę mieć złoty medal w zakresie turystyki nizinnej. Jakieś właśnie takie mocne ekstrema górskie mi nie robią.
Więc śpiwór, namiot to są dwie nowe rzeczy właśnie, które leciutko sobie zobaczę. Jak to daje radę właśnie w tym już okresie przejściowo-początkowo zimowym. Albo późnej jesieni, nie wiem, właściwie koniec i początek listopada. No nie, no to jeszcze jest awansowana jesień. Nie robię zwyczajowo, jak jestem sam, ogniska, na co właśnie sobie zwracam uwagę i uważam, że jest to sytuacja komfortowa, bo w tym momencie, jak się zrobi chłodno, nie chłodno, ja od razu ubieram kolejne warstwy odzieży. Nie ma tego szoku przejścia siedzenia przy ognisku paru godzin i wejścia nagle do zmrożonego, zerostopniowego wyposażenia. To się nie wydarzy, ja jestem już w środku, bo wiem, że na dole jest zimno. Na namiot, jak wspomniałem, zdecydowałem się dlatego, że jest po prostu komfort. Nie muszę mieć wszystkiego, nie będę miał wszystkiego uwalonego. Rano pobudka nie będzie aż takim horrorem. Po prostu jak zobaczę, jak wszystko jest przykryte liśćmi, ziemią, bo mamy właśnie jesień, więc dużo część, która wisiała, teraz leży na ziemi. Przyjechałem tu odpocząć rekreacyjnie. Parę rzeczy, które chciałem sobie wytestować, to sobie wytestowałem w czasie innych wyjazdów. Teraz to naprawdę tylko chodzi o najzwyklejsze wydłużenie sobie sezonu letniego z powodu nabycia właśnie posiadanych, nabycia odpowiednich właśnie rzeczy, które umożliwią komfortowe spędzenie nocy. Co miałem dalej zrobić? Miałem w planie recenzować książkę survivalową, specyficzną bardzo, ponieważ jest to tematyka w polskiej literaturze. O, i teraz przykładowo nie ma ogniska i co ja czuję? Że wieje mi po plecach, ponieważ z tyłu mam otwarty wywiecznik. Więc skoro jestem taki mądry, to o, nie ma oszustwa. Ja wiem, że w tej chwili czuję, to muszę się dogrzać. Więc polarek. I ja tutaj nie kłamię, do spania mam to wszystko zdjąć i się zapiąć w śpiworze, więc to, że teraz jestem poza śpiworem, to jak najbardziej w pełni uprawnia mnie do korzystania właśnie z tu, o, dociepleń, bo to jeszcze nie jest ta noc, ten sen. Więc miałem właśnie w zamiarze zrecenzować książkę. Książkę chciałem zabrać, żeby było bardziej klimatycznie ze sobą. A teraz jestem ciekawy, czy jak w domu tak zrobię, to sobie tutaj mi się pojawi ramka tej książki. Nie wziąłem jej, ponieważ szkoda mi było ją zniszczyć. No tu jednak są takie warunki, że jak zawsze śpiwór ma tylko plecak napchany wszystkim. Jest szansa, że ona by mi się uszkodziła, a jest dla mnie książka dosyć cenna, ponieważ podpisana przez autorów, przez Krzysztofa Lisa. O, jaki wstyd, i tam jest drugi współautor, i przez to, że on się nigdy nie wyświetla na filmach, ja nie pamiętam. Ja wypada, żebym przeprosił, ja to dodam później jakoś, nie wiem, w napisie czy coś takiego. Więc oglądam, to od razu się wybronię. Oglądam kanał Krzysztofa Lisa, Domowy Survival, od lat. Dał mi bardzo specyficzne, fajne, nowe spojrzenie na właśnie survival. Więc ta książka. Nie tłumaczy, także pozycja survivalu w Polsce w ogóle w języku polskim nie ma dużo, więc tak naprawdę podejrzewam, że bym zrobił sobie 5 do 10 wypadów i bym miał zrecenzowaną pełną bibliotekę książek wydanych w Polsce, po polsku w tym zakresie. Tą książkę wybrałem dlatego, ponieważ jest specyficzna i podejmuje temat zupełnie z drugiej, troszkę niby nielogicznej, ale bardziej nas na co dzień dotyczącej strony. Więc ta książka, Domowy Survival, to nie tłumaczy, dlaczego ja tutaj jestem. To nie dlatego, że ja się oczytałem i poszedłem do lasu. Ona w ogóle nie traktuje o tej tematyce. Jest to coś takiego jak zielony survival. No, powiedzmy, że to jest coś, co ja uprawiam, chociaż dla mnie to jest po prostu chyba bardziej turystyka minimalna, bo ja nie znajduję się tutaj w warunkach, w którym ja bym musiał walczyć o cokolwiek. Wszystko ze sobą przywlokłem, więc bardziej taki preppers ze mnie. Wszystko ze sobą przywlokłem, nie potrzebuję nic od otaczającej mnie natury. Tylko tyle, żeby tutaj była i żebym ja był obok w niej, tudzież w niej. Więc książka. Dobrze, tutaj miałem fajnie od myślnika zaznaczone, więc survival nie zaczyna się w lesie, w momencie jak świat wybucha i biegniemy z naszym plecakiem do lasu. Jest to fajny mit, który jakoś tam pokazuje, że przez sekundę wychodzimy ze strefy komfortu. Nie mamy mieszkania, znajdujemy się właśnie w środowisku, więc to jest takie najbardziej chyba brutalne przedstawienie. Tak naprawdę survival to nasze życie codzienne. Im mniejsza skala,
tym lepiej sobie radzimy z różnymi rzeczami, które nam się przytrafiają. Jednocześnie nie zwracamy na nie uwagi, ponieważ już podchodzimy do nich rutynowo. Im skala się powiększa, zmniejsza się częstotliwość występowania danego zjawiska i w związku z tym też nasza zdolność adaptacji już nie jest aż taka mechaniczna. Tu już mniej więcej trzeba się zastanowić, co zrobić, to nie są reakcje automatyczne. Im skala większa, więc tutaj przykładowo mówiąc o skali właśnie takiej odrobinę większej, no to może być nie koniec świata, skalą odrobiną większą może być jakiś kryzys lokalny. Mam tutaj dwa przypadki wyciągnięte z naszego podwórka polskiego, więc nie będę mówił o huraganie Katrinie czy czymś takim na drugim końcu świata. Mało znane, ale 2008 rok, blackout w Szczecinie. Po godzinie trzeciej z powodu ciężkich opadów śniegu, dużych opadów ciężkiego śniegu, bo to jest ważne. Ten ciężki śnieg pozarywał linie energetyczne i się okazało, że Szczecin obudził się do życia bez prądu. Czyli zasadniczo się nie obudził do życia, obudzili się ludzie, miasto dalej było martwe. To był 2008 rok, zima, przestały działać jakakolwiek komunikacja, telefony. Były sprzedawane produkty na kartkę, bo nie było prądu w kasach fiskalnych. Ludzie zorientowali się, że często gęsto nie ma, jak jeden z reportaży było, że właściwie otworzyła żona lodówka, więc udało mu się cudem wywalczyć dwa baniaki 5-litrowej wody i coś do jedzenia. I to jest po kilkunastu godzinach sytuacja wróciła już do normy. Ale przez taki dzień, dwa takiego właśnie wycięcia w 2008 roku prądu z życia dużego miasta spowodowało, że na ulicach pojawiło się wojsko, a ludzie byli zdezorientowani, nie wiedzieli za bardzo, co mają robić. Wcześniejsza taka historia właśnie ze średniej skali, to mieliśmy, bo ja oczywiście teraz już zapomniałem, kiedy my to mieliśmy, ale chodzi o ostatnią w Europie epidemię prawdziwej ospy. Spowodowała ona założenie szczelnego kordonu sanitarnego dookoła miasta Wrocławia. Miasto Wrocław zostało zamknięte. O, chyba się myśliwi bawią najlepsze, bo... Epidemia we Wrocławiu miała miejsce w 1963 roku. Jak wspomniałem, właśnie miasto zostało otoczone kordonem sanitarnym, zostało zamknięte. To są rzeczy, które na dzień dzisiejszy oglądamy w filmach katastroficznych z zainteresowaniem. Nigdy byśmy nie przypuścili, że to może być naszym udziałem, a było. Było w 1963 roku dla całego miasta oraz w 2008 dla całego miasta w postaci Szczecina, któremu właśnie nie było prądu. Im większa skala, tym znowu rzadziej występujące zjawiska, ale totalnie już po prostu mind-blowing, nie wiemy co z tym robić, czekamy na apokalipsę. Ta książka zajmuje się problemami skali małej, występującymi często w naszym życiu. Nie w jakimś lesie, nie w jakimś mieście, tylko w naszym życiu. Uświadamia podstawowe rzeczy na temat zapasów żywności. W czasach biedronkowych to nasz survival polega na tym, że my właściwie nawet mamy często gęsto puste lodówki, bo wiemy, że zejdzie się do biedry na dole i szybko kupi co trzeba. Sam jeszcze jakiś czas temu też faktycznie tak zobaczyłem, że zasadniczo gotówki w domu zero, w lodówce awaryjny czteropak i światełko, no bo cały dzień nikogo nie będzie, na powrocie coś się kupi. Trochę mi pod wpływem tej książki i kanału się zmieniło. Można kupić niedużym kosztem coś, co nam przykładowo da, no ja sobie przyjąłem czasowy okres, chcę mieć 2 tygodnie, wiedzieć, że mam na 2 tygodnie jedzenia, żeby właśnie katastrofa jedno, dwu, trzydniowa nie spowodowała tego, że człowiek będzie zęby w tynk wbijał. Więc u mnie ten proste zaradzenie to nie było kupna schronu, działki, zbudowania przeciwatomowego, jakiegoś tam schronienia, tylko kupiłem sobie po prostu długiej przydatności rzeczy, konserwy, fasola po brytońsku, bo jak dla mnie to najbardziej jest związana z przetrwaniem, przeżyciem, nie wiem dlaczego, falautowo się kojarzy, więc mam po prostu w domu 3-4-letni okres przydatności fasoli po brytońsku i to jest mój zapas, mogę jeszcze przez 2 tygodnie z żoną i przetrwamy. Więc też takie rzeczy właśnie jak
rzeczy, które masz przy sobie, to też jest codzienny survival, że wychodzę, mam telefon, mogę mieć, jak pomyślę, odrobinę w sposób, żebym był samowystarczalny, no to jakiegoś małego powerbanka, bo wiemy, na ile dzisiaj telefony starczają, a może się zdarzyć, że będzie potrzebne, a do domu nie zdążymy dojechać, a nam padnie po drodze zepsuje się samochód i mamy klopsa. Jesteśmy w zepsutym samochodzie, pośrodku niczego i nie możemy nigdzie zadzwonić. Więc to już jest myślenie survivalowe. Jak nie dać się złapać na takich prostych rzeczach. W ten sposób też zacząłem sobie tworzyć swój zestaw EDC, Everyday Carry, rzeczy, które mam zawsze przy sobie, ponieważ one się okazały, że jak je zaczynam mieć przy sobie nosić, to one są po prostu potrzebne i nie jestem uzależniony, nie muszę się prosić, jestem w pełni samowystarczalny w tych małych rzeczach, które da się przewidzieć, nie wszystko się da. No i dalej właśnie ta książka dalej podejmuje właśnie się tematów, problemów codziennych na naszym podwórku, w domu, w drodze do pracy, w pracy, w tym środowisku, w którym przebywamy zazwyczaj, więc ja często widziałem krytykę tej pozycji i nie wiem, czego ludzie się spodziewają. Książka ma tytuł Domowy Survival, nie leśny, nie bushcraftowy, nie epidemia zombie, chodzi o to nasze życie na co dzień. To jest rodzaj myślenia o swoim przeżywaniu dnia codziennie w środowisku, które się zna. I to jest pierwsza pozycja, która w ten sposób coś zaszczepia. Reszta pozycji jest bardziej klasyczna na polskim rynku, właśnie typowy leśny, militarny survival. Książka właśnie Domowy Survival podejmuje się tematyki właśnie takiego naszego właśnie myślenia o samodzielności na co dzień w świecie, który jest, a nie może być, albo zawalić nam się na łeb. No i to by było tak. Nie chciałem przeprowadzać recenzji opisującej rozdziały, bo to nie o to chodzi. To sobie każdy może znaleźć na stronie miejsc, gdzie jest sprzedaż tej książki. To są moje wrażenia właśnie, co ja z tego wyniosłem. No i myślę, że cięcie. A właśnie, jeszcze z rzeczy, gdzie tutaj chciałem poruszyć w czasie tego wyjazdu, kręcąc sobie ten materiał. Często pod filmami na YouTubie pojawiają się komentarze o bezpieczeństwo w lesie. Czyli co mamy do samoobrony, w jaki sposób zamierzamy bronić się przed szarżującymi zwierzętami, które urodziły się tylko po to, żeby ciebie w tym momencie zjeść. Ja mam dwie rzeczy generalnie, jedną dla psychologii, że dobrze mieć konkretną rzecz pod ręką, a drugą tą, która jest taka na poważnie, uważam, że to ona jest przede wszystkim moim narzędziem do samoobrony. Więc tak, punkt pierwszy to w polskich lasach nie ma zwierzyny, która chciałaby cię wpierdzielić w całości. Może tak wyglądać, może mieć jakieś tam, takie jak choćby o wilkach mitologiczne, jakieś przekonania i nie wiadomo skąd wiedzę. Tak naprawdę najgroźniejszym zwierzęciem to jest napotkanie się w trakcie marszu na dzika z małymi warchlakami, to generalnie jest, to może być niebezpieczne. W momencie, gdy jesteśmy rozłożeni, leżymy, hałasujemy, śmierdzimy człowiekiem, zwierzęta w polskich lasach będą nas unikały, chyba że znajdziemy się za blisko gospodarstwa, gdzieś jakiejś wsi, i znajdzie się zabłąkany kundelek, który jest zwierzęciem z natury towarzyskim. Dlatego też nie ma potrzeby, tak jak w Stanach Zjednoczonych, posiadania przykładowo no, trąbki, którą oni mają na niedźwiedzie, który wydaje głośne dźwięki, czy własnego sztucera, pistoletu, czy innej broni palnej. Nic takiego tutaj się w Polsce nie wydarzy. To, co mam konkretnie do samoobrony, gdyby jakieś zwierzę jednak przyszło, nie wiem, było natarczywe, myślę, że to najszybciej byłby właśnie jakiś zagubiony pies niż coś dzikiego, to zawsze pod ręką mam ze sobą gaz. Zwykły gaz pieprzowy, policyjny. Chodzi o to, żeby stężenie kapsaicyny było powyżej 10%, bo powyżej 1% to tylko można kogoś wkurzyć. A tu chodzi o to, że psikamy jakiemuś natrętowi i on jest po prostu z automatu wyłączony z akcji. Jak widać, ten gaz jest zakurzony, ponieważ kupiłem go za jakieś 2 lata temu. Pewnie powinienem odkupić coś nowszego, żeby tu jakieś pewnie terminy przydatności do użycia to ma. To jest dowód na to, że tutaj w lesie nic się nie dzieje. Mam to dla swojej zdrowotności psychicznej.
Generalnie myślę, że szybciej bym to użył gdzieś po jakiejś imprezie w centrum miasta, jakbym musiał się bronić, niż tutaj. Nóż mam, bo jest to narzędzie uniwersalne. Jakkolwiek w życiu bym chyba się nie zdecydował na obronę czymś takim, no bo wolę psiknąć, wolę raz pohałasować. 99% sytuacji zwierzę się wycofa, jak nas usłyszy, zobaczy, będziemy hałasowali, więc to jest podstawowa broń. Dajmy znać, że tu jesteśmy. Ono nas uniknie. W sytuacji właśnie ekstremalnej, no to gaz wyłączy zawodnika z gry. No nóż, no nie wiem, nie widzę siebie, że jakoś biorę ten nóż, rzucam się na dzika, kotłujemy się i go zażynam. Jakoś tak, no nie moja bajka. Więc nóż mam, bo jestem w lesie, postrzegam sobie patyki albo coś innego ciekawego. Jakkolwiek nie jest on dla mnie narzędziem, którym bym poważnie rozpatrywał jako obronę samego siebie przed zwierzęciem, przed człowiekiem tym bardziej, ponieważ ten sam gaz też wyłączy człowieka z akcji, a nie pójdziemy siedzieć za to, że żeśmy survivalowo podeszli do tematu i zadaliśmy mu 28 ran kłutych nożem w samoobronie. To mój komentarz w kwestii bezpieczeństwa właśnie leśnego obytowania. Są pro forma, ponieważ nie jestem naiwny, ale tak jak widać mój zakurzony gaz, to się nie przydaje. Mam ze zdrowego rozsądku, ale to nie jest na zasadzie założę, bo dzisiaj jest pół na pół, 50-50 szans, że ja będę kurde psikał biednym zwierzętom po oczach. Noc nam dojrzała, nie jest dobrze, postanowiłem zabrać swoje parówki, chleb i musztardę do śpiwora, bo jest opcja, że rano byłyby zamarznięte. To jest podstawa. No, widoki kontrastowe z rana, czerwone, złote i rude to nie są. Jakkolwiek mgła robi naprawdę wrażenie. Nawet na aparacie, bo nie może się z ostrością ustawić. Inny świat.